Chciałem dzisiaj Państwu przedstawić pomysł na rozbudowę terenów zielonych na osiedlu Malinka. Jak sami wiecie, no, na Malince w zeszłym roku powstała tężnia, której pomysłodawcami byli członkowie naszego klubu. I idąc za ciosem, widząc, jak bardzo dobrze ten pomysł się przyjął wśród mieszkańców, ten teren został ogłoszony najlepszą przestrzenią województwa opolskiego. Chcemy rozwijać tereny zielone na Malince, bo wiemy, że dalej jest ich deficyt. Mieszkańcy oczekują rozwoju tej infrastruktury zielonej. Dlatego chcemy na Malince stworzyć park linearny wzdłuż Alei Solidarności, a także park miejski pomiędzy Chocimską a ulicą Lwowską, czyli teren naprzeciwko tężni. To jest teren o powierzchni ponad 1,5 hektara, które możemy łatwo zaadaptować na park, gdzie nasadzimy bardzo dużo zieleni. Będzie infrastruktura, ławeczki, park zabaw dla dzieci i też różnego rodzaju infrastruktura miejska na takich terenach potrzebna, bo ten deficyt tutaj jest dość istotny i mieszkańcy w rozmowach, jakich spotykamy, na to w szczególności zwracają uwagę. Tak samo park linearny wzdłuż Alei Solidarności, no to jest tak naprawdę wykorzystanie tego terenu tak, jak on już jest wykorzystywany przez mieszkańców. Bo mieszkańcy na tym terenie wzdłuż Alei Solidarności sami z niego korzystają, jak z terenu parku, bo tam już się stworzyła taka naturalna alejka. Tam ludzie wychodzą na spacery, wyprowadzają swoje psy, ale nie ma infrastruktury. Nie ma ławeczek, nie ma alejek, nie ma oświetlenia. Dlatego chcemy wyjść naprzeciw i tą infrastrukturę wyposażyć, ten teren. I także dosadzić więcej zieleni, tak żeby ten teren odseparować od jezdni, czyli nasadzić dużo krzewów zaraz przy granicy z Aleją Solidarności, tak żeby ten teren był naturalnie odgrodzony, ale też ta zieleń, żeby oddziaływała na mieszkańców, żeby było przyjemniej i ładniej. Jako Koalicja Obywatelska będziemy bezpiecznikiem spraw mieszkańców w kolejnej kadencji samorządu terytorialnego. Bycie bezpiecznikiem rozumiem w ten sposób, że będziemy czuwać nad tym, by wszystkie potrzeby naszej społeczności były realizowane, ale również rozumiem to w taki sposób, że będziemy dbać o to, by te inicjatywy, które już zostały zrealizowane, były utrzymywane w najlepszej możliwej jakości. Doskonałym przykładem tego jest park sensoryczny, obok którego znajdujemy się. On kilka lat temu został otwarty, oddany do użytku mieszkańców, natomiast dzisiaj jego stan jest już mocno alarmujący, o czym mówią mieszkańcy, czego dobitnym dowodem jest fakt, że w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego został złożony wniosek o jego modernizację. Od paru dni spotykam się z mieszkańcami, spotykam się z seniorami. Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, wiem, że właśnie te tereny zielone, rozbudowa, budowa i rozbudowa tych terenów zielonych dla mieszkańców jest bardzo ważną rzeczą. I dlatego my, jako przyszli radni do Rady Miasta Opola, będziemy zabiegać o te tereny zielone, szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi, dla seniorów, dla mieszkańców dzielnicy właśnie Malinka. Będziemy zabiegać o te tereny po to, żeby mieszkańcy mieli bezpieczne miejsce do odpoczynku po pracy, żeby mogli spacerować wśród drzew i pięknych nasadzeń kolorowych krzewów.